Dzień dobry, bardzo witam. Dzisiaj przybywam z lekcją, w której wytłumaczę Wam, po co tak w ogóle nam jest to myself, yourself, himself, herself i tak dalej. Mamy 4 podpunkty do zrealizowania. Bardzo proszę o koncentrację, ponieważ to nie jest najprostsza lekcja i będzie sporo nowych wyrażeń. Po pierwsze, to myself, yourself i tak dalej będzie występować z niektórymi czasownikami jako odpowiednikami polskiego się. Na przykład I taught myself to play the guitar, czyli nauczyłem się, jak grać na gitarze. W ramach dodatkowych przykładów dodałam Wam jeszcze hate yourself albo love yourself, czyli nienawidzić siebie albo kochać siebie. Protect yourself, chronić samego siebie. I imagine yourself, czyli wyobrażać sobie samego siebie. Po drugie, myself będzie wykorzystywane, gdy czynność skierowana jest do osoby wykonującej ją. Czyli tak jakby wykonawca i odbiorca są tą samą osobą. Na przykład, she looked at herself in a mirror, czyli spojrzała na siebie w lustrze. Albo komentarz o kimś, kto jest straszną gadułą, she likes talking about herself, czyli ona lubi mówić o sobie. Podpunkt numer 3. Z pewną grupą czasowników, a konkretnie enjoy, blame, help, hurt i dress. Na przykład enjoy yourself, czyli baw się dobrze. Albo I blame myself, winię siebie za coś tam. Help yourself, częstuj się. He hurt himself, on się skaleczył. I ostatnie, dla podkreślenia, że czynność została wykonana samodzielnie, własnoręcznie przez daną osobę. Na przykład mamy dziewczynę i obok mamy pralkę, co może się niektórym wydawać dosyć nietypowe, że dziewczyna może sama potrafić naprawić pralkę. She repaired the washing machine herself, czyli własnoręcznie sama podkreślamy, że ona była wykonawcą czynności, zrobiła to samodzielnie. I jeszcze ostatnia kwestia. Nie chcę zakładać, że to jest jasne i oczywiste. Wiem, że to jest jeden z najczęściej popełnianych przez nas nauczycieli błędów. Zakładamy, że coś jest jasne. Pokażę Wam, w jaki sposób odmieniać to myself, yourself w zależności od osoby. A więc w odniesieniu do ja, I looked at myself, spojrzałam na siebie. Ty, you looked at yourself, ty spojrzałeś na siebie, czy spojrzałaś na siebie. Ponieważ w języku angielskim nie mamy końcówek fleksyjnych, więc tutaj płeć może być dowolna. On, he looked at himself, on spojrzał na siebie. Ona, she looked at herself, ona spojrzała na siebie. Ono, it looked at itself, na przykład w odniesieniu do zwierząt, ponieważ mówiąc o zwierzętach możemy używać it. My, we looked at ourselves, czyli my spojrzeliśmy na siebie. Zwracam uwagę, końcówka w liczbie mnogiej się zmienia. Wy, you looked at yourselves. I oni bądź one, they looked at themselves. Oni spojrzeli na siebie. Dzisiaj lekcja była nieco dłuższa niż zwykle, ale temat jest bardzo istotny. Jeżeli filmik się podobał, jak zawsze ślicznie proszę o okazanie mi nieco miłości lajkiem i subskrypcją z dzwoneczkiem. Jak zawsze namiary na mojego bloga, sklep z materiałami do nauki angielskiego dla wzrokowców oraz fanpage do Effective Me znajdziecie na ekranie. Kłaniam się nisko, ja się nazywam Ania Szpyt. Trzymajcie się!